Właśnie, tu na naszym osiedlu nie ma kwiaciarni. No, to coś dla mnie. W końcu pierwszy dzień mojego nowego życia. Rozpoczynam działalność gospodarczą. Mania? Cześć, tu Jaćka. A mam sprawę. No nie, nie, wszystko w porządku. Tak? No? No, chodzi o to, że zaczynam dziś działalność gospodarczą. Tak! No dość siedzenia w domu. Nie, dziękuję. No i właśnie, potrzebuję pomocy. Finansowej. O, tak ze 400 mońków. No, muszę kupić kwiaty w hurtowni. Oddam za 3 tygodnie, okej? No, to dzięki, kochana, dzięki. Za godzinę będę u ciebie. Dzień dobry. Czy ma pani pozwolenie na handel? Nie, nie, nie sądzę. A jest potrzebne? Tak, jest potrzebne. Poproszę panią o dowód tożsamości. Będziemy pisać mandat 100 mońków. Ależ nie, ja pożyczyłam pieniądze, żeby te kwiaty kupić. Nie mogę dostać mandatu. Przykro mi, nie ma wyjścia. O, pani Jadwiga. Widzę, że już zaczęła pani działalność. Zaczęłam i już skończyłam. Właśnie dostaję mandat. Za co? Za brak zezwolenia na handel. Ależ proszę pana, czy ta pani handluje tu bez zezwolenia po raz pierwszy? Chyba tak. To może ograniczy się pan do ustnego upomnienia. Wie pan, że król bardzo popiera rozwój prywatnej działalności gospodarczej. Ale ta pani złamała przepisy. Nieświadomie, zaraz zwijam kranik i idę się douczyć. No widzi pan? To nie jest uporczywe łamanie przepisów, to raczej pomyłka. No nie wiem. Proszę. No dobrze. Proszę więc na dziś zwinąć kram i postarać się o odpowiednie zezwolenia. Jeśli następnym razem złapię panią na handlu bez nich, nie będę już taki pobłażliwy. Dziękuję, panie strażniku. No. Ależ pani Jadwigo, czemu nie ma pani zezwolenia? Myślałam, że to jak w teleturnieju. Wystarczy pomysł, analiza rynku, trochę kapitału na początek i dawaj zarabiać pieniądze. A niestety, działalność gospodarczą trzeba zarejestrować. Jak to? Gdzie? Niestety, póki co jest to dość skomplikowane. Trzeba wykonać 5 ważnych kroków. Pierwszy krok to zarejestrowanie swojej działalności gospodarczej w swoim urzędzie miasta lub w urzędzie gminy. Drugi krok to zarejestrowanie działalności w urzędzie statystycznym. Tam musi pani zadeklarować, na czym będzie polegać pani działalność. Trzeci krok to zgłoszenie działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego. Osoba zarabiająca pieniądze musi płacić podatki. Musi pani także założyć konto bankowe. A także musi pani zgłosić swoją małą, jednoosobową firmę do systemu ubezpieczeń społecznych, aby w przyszłości mogła pani liczyć na emeryturę czy inny rodzaj wsparcia ze strony państwa. Ale to trzeba się nabiegać? Nabiegać, nieco poczekać, no i ponieść pewne koszty. Opłaty urzędowe, skarbowe i bankowe. A czy one są wysokie? Nie, nie są zbyt wysokie, ale jednak. Wie pan, ja mogę być naprawdę przedsiębiorcza, ale czy muszę być także typem biurokratycznym? Rozumiem, że to wszystko jest kłopotliwe, ale nie ma na dzisiaj innego sposobu na legalne prowadzenie działalności gospodarczej. Na dzisiaj, mówi pan. A to może się zmienić? Wie pani, wszyscy mają taką nadzieję, że pewnego dnia założenie podstawowej formy działalności gospodarczej zajmie jakąś godzinę, może dwie. Tak, byłoby dobrze, ale trudno. Do dzieła. Muszę wziąć te sprawy przed się. W końcu jestem przedsiębiorcza. Powodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry.
Ma pani już to zezwolenie? A mam, proszę. Tak, teraz wszystko w porządku. Gratuluję. Dziękuję. A za co to? Za okazanie zrozumienia.